Dzień dobry moi drodzy. W tym tygodniu kończymy cykl o depresji i jeżeli oglądaliście moje poprzednie odcinki, no to wiecie, że depresja to nie są tylko chwilowe smutki, tylko to jest choroba, która wpływa na nasze życie codzienne, na myśli, uczucie, zachowania. No i jest to walka, z której niektórzy z nas nie wychodzą nawet. Cześć, nazywam się Sylwia Sitkowska i na tym kanale znajdziesz pigułę wiedzy psychologicznej o tym, jak być bliżej siebie, bliżej z innymi, a dzięki temu zbudować szczęśliwsze, radośniejsze, bardziej spokojne, ale też spełnione życie. Zapraszam Cię do mojej przestrzeni. W poprzednich dwóch odcinkach mówiłam o rodzajach depresji i o genezie tego stanu, a dzisiaj chcę skupić się na tym, co najważniejsze, czyli jak radzić sobie z depresją. Ale najpierw przywitajmy się. Ja witam się z Tobą i proszę przywitaj się ze mną, żebym wiedziała, że jesteś. Like, komentarz albo przesłanie tego filmu będzie dla mnie jasną informacją, że jesteś i oglądasz. No dobra, więc jak żyć z tą depresją? Niezwykle ważne jest to, aby znaleźć skuteczne metody radzenia sobie z tym stanem, bo często jest to kombinacja wielu działań, które indywidualnie dostosowujemy do pacjenta czy do klienta, no do potrzeb danej osoby. Właściwie nie ma takiego jednego rozwiązania na depresję, ale dwie najskuteczniejsze i najczęstsze to jest pomoc lekarska, no i psychoterapia. Psychoterapia jest jedna z najczęściej wybieranych, dlatego że jest jednym z kluczowych elementów leczenia tej depresji. Działa na różnych płaszczyznach i w jej trakcie pomagamy klientom zrozumieć źródło tego cierpienia i rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Wprowadzać zmiany w ich życiu, no i utrzymywać te zmiany. Uczymy też technik i strategii radzenia sobie z objawami depresji, takimi jak myśli rezygnacyjne czy bezsenność, brak motywacji. Uczymy komunikacji, bo często jest tak, że osoby, które cierpią na depresję, w ogóle nie komunikują swoich potrzeb. W sumie zupełnie czują się tak beznadziejnie, że jest brak komunikacji ze środowiskiem. Uczymy budować wsparcia społecznego, no generalnie poprawiać jakość swoich relacji, bo jak badania pokazują, relacje z bliskimi są bardzo ściśle związane z poczuciem szczęścia w życiu. To jest jeden z najważniejszych elementów. Więc w psychoterapii terapeuta współpracuje z klientem, pomagając mu zidentyfikować negatywne schematy myślowe, które mogą przyczyniać się właśnie do depresji. Jest taka triada depresyjna, no i pracujemy nad nią, pracujemy nad korektą, analizujemy konkretne sytuacje i uczymy się nowych, zdrowych sposobów interpretowania i zachowania. Często w psychoterapii stosujemy techniki relaksacyjne, czy planowanie aktywności, czy techniki radzenia sobie z lękiem. No i dzięki temu klient nabiera takiej większej kontroli nad swoim życiem, bo po prostu wie już, jak z tą depresją dealować, jak z nią żyć i co może robić. Dużo uwagi też poświęcamy na metody zapobiegania nawrotom depresji, no bo niestety, jeżeli ktoś kiedyś już zachorował na depresję, jest ryzyko nawrotu, więc tutaj też warto się zabezpieczyć i dowiedzieć się, w jaki sposób temu zapobiec. Osobiście lubię prace domowe i dzięki temu moi klienci mają okazję doświadczyć na bieżąco, jak te nowe umiejętności wpływają na ich samopoczucie. No a to z kolei wzmacnia zaangażowanie w proces terapii, no bo widzę, że to działa. No i dzięki temu idziemy razem do przodu. Rozgadałam się mocno o tej psychoterapii, no ale to nie jest jedyna droga wyjścia z depresji, chociaż uważam, że bardzo skuteczna, więc jeżeli będziesz chciał czy chciała, zapraszam do poradni psychologicznej Przystań Psychologiczna i Terapeutyczna w Warszawie, żeby poradzić sobie z różnego rodzaju trudnościami. Pracujemy też online, jeżeli jesteś z innego miasta, to się w ogóle tym nie przejmuj. Kolejną drogą jest pomoc lekarska i tutaj jest głównie psychiatryczna, jest kluczowa w przypadku ciężkich stanów depresyjnych. I zanim rozpocznie się leczenie, psychiatra przeprowadza dokładną diagnozę po to, aby dowiedzieć się, jaki to jest rodzaj depresji, jakiej ciężkości jest to depresja i dopiero wtedy następuje leczenie. Zazwyczaj jest tak, że taka diagnoza obejmuje rozmowę z pacjentem, kwestionariusze, testy psychologiczne, analizy historii medycznej, czasami też rodzinnej. I jeżeli taka diagnoza jest pozytywna, psychiatra może przepisać leki antydepresyjne. Natomiast wybór tego konkretnego leku zależy już od indywidualnych potrzeb pacjenta, od rodzaju depresji, no i występowania innych schorzeń oczywiście.
Natomiast jeżeli dostałeś takie leki, to pamiętaj o tym, że bardzo wolniutko się je implementuje. Czyli pierwszą tableteczkę na 4 dzielisz, później przez kolejne 4 dni po pół tabletki, a dopiero później całą. To są dosyć silne leki, więc żeby się nie zniechęcić, nie odczuć takich bardzo intensywnych działań na początku, trzeba je wprowadzać bardzo wolno. I pamiętaj też, że regularne wizyty kontrolne są niezbędne, no bo trzeba jakoś monitorować skuteczność tego leczenia i dostosowywać dawki leków do tego, co się teraz dzieje. A dlaczego o tym mówię? No bo bardzo często spotykam się z taką postawą samodzielnego odstawiania leków, czyli klient przychodzi i mówi, no tak, ja się teraz już świetnie czuję, więc w ogóle po co mam brać leki? No i jaka jest tego konsekwencja? Wiadomo, chwilę później objawy po prostu wracają. A dlaczego tak się dzieje? No bo poczuł się lepiej, dlatego że brał leki. I teraz brał leki, poczuł się lepiej, odstawił leki, czyli odstawił to, co mu pomagało. Więc pamiętajcie o tym, nie robimy tak. Nie robimy tak, bo to bez sensu, żeby tak ciągle huśtać tym swoim organizmem. Takie leczenie powinno trwać co najmniej 6 miesięcy, więc jeżeli poczujesz się lepiej po dwóch, to właśnie dlatego, że bierzesz leki, a nie dlatego, że choroba minęła. Inną formą pomocy jest hospitalizacja. No ona się odbywa w takich przypadkach najcięższych. Zarezerwowana jest dla osób, które są w stanie kryzysowym, stanowią zagrożenie dla siebie albo dla innych, albo wymagają bardzo intensywnego nadzoru medycznego, na przykład z powodu potencjalnej próby samobójczej. I takim głównym priorytetem szpitala jest zapewnienie pacjentowi po prostu bezpieczeństwa. W środowisku szpitalnym jest taki nadzór stały, co minimalizuje ryzyko samouszkodzeń. No i dlaczego warto udać się do szpitala, jeżeli jesteś w bardzo trudnym stanie albo masz kogoś bliskiego, kto cierpi na taką depresję? Ano dlatego, że pacjent w szpitalu ma dostęp do wielu specjalistów, czyli nie musi chodzić od gabinetu do gabinetu, tylko ma tam psychiatrę, psychologa, terapeutę zajęciowego, pracownika socjalnego. I to jest współpraca, czyli wielu specjalistów od leczenia współpracuje całościowo, dzięki temu są szybsze efekty tego leczenia. W trakcie hospitalizacji pacjenci też uczą się radzenia sobie z tą depresją, czyli dokładnie to samo, co w takiej sytuacji ambulatoryjnej, no ale w szpitalu jest to zmasowane jakby z wielu stron, więc jest to leczenie bardzo mocne. A kiedy ta hospitalizacja jest wskazana? No wtedy, kiedy pojawiają się myśli albo próby samobójcze, gdy ktoś nie jest w stanie dbać o siebie, na przykład nie je, nie śpi, nie dba o higienę osobistą, albo gdy objawy depresji są tak ciężkie, że uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Też kiedy potrzebne jest takie pilne dostosowanie leczenia farmakologicznego pod ścisłym nadzorem, to można to zrobić również w szpitalu. I chociaż myśl o hospitalizacji może być dla wielu z Was jakaś taka przerażająca, to naprawdę dla wielu pacjentów pobyt w szpitalu stanowi taki punkt zwrotny w drodze do zdrowienia. Dlatego nie warto się bać tej decyzji. A szczególnie, że w polskim systemie funkcjonują też tak zwane oddziały dzienne i na tych oddziałach dziennych otrzymują pełne wsparcie terapeutyczne w ciągu dnia, czyli w takim cyklu dziennym, a po tym cyklu, czyli po tej 16, 17 po prostu wracają do domu. I to jest świetne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko postawić się na nogi, ale bez konieczności spędzenia w szpitalu 24 godzin non-stop. No oczywiście jest to forma taka do leczenia depresji, nie tej ciężkiej, no bo ta ciężka jest właściwie chyba jedyna droga do wyjścia z niej w miarę szybko i niepokiereszowanym, to jest właśnie szpital. W wychodzeniu z depresji ważna jest również tak zwana samopomoc, więc na koniec opowiem Ci, jak samodzielnie możesz siebie wspierać i właściwie warto byłoby to wdrożyć nawet dzisiaj, nawet jeżeli jesteś zupełnie zdrowy, bo dzięki tym metodom po prostu wzmocnisz siebie psychicznie, siebie i swój organizm. No, nie zaskoczę Cię, jeżeli powiem Ci, że regularne ćwiczenia fizyczne są bardzo pomocne. Aktywność fizyczna jest jednym z najbardziej efektywnych, takich naturalnych sposobów radzenia sobie z obniżonym nastrojem, bo podczas wysiłku w organizmie wydzielają się endorfiny, a to są takie naturalne środki przeciwbólowe dla naszego ciała i umysłu. Pamiętasz, jak mówiłam o dopaminie? No to w trakcie sportu uwalnia się ten hormon, także regularne ćwiczenia pomagają w poprawie nastroju i zwiększeniu energii. Oczywiście to się dzieje tylko na chwilę, ale jednak jest tak, że ruszamy się, coś robimy, nie leżymy w tym łóżku.
to też może wpłynąć na poczucie własnej wartości, no bo jeżeli osiągasz małe cele i sukcesy związane z postępami w treningach, twoje ciało zaczyna się zmieniać, zaczyna wyglądać lepiej, no to to naprawdę nie zostaje bez znaczenia dla psychiki. Drugim elementem samopomocowym będzie zdrowa dieta. No właśnie, to co jesz też ma ogromny wpływ na twoje samopoczucie i powie ci o tym każdy psychodietetyk. Zdrowa, zbilansowana dieta może ci pomóc w stabilizacji poziomu energii, ale też w optymalizacji funkcjonowania naszego mózgu. Więc jeżeli chcesz się wesprzeć dietą, no to w wielkim skrócie staraj się spożywać więcej produktów pełnoziarnistych, owoców, warzyw i białka. Ogranicz spożywanie cukru, to muszę sobie powtarzać ja osobiście regularnie, więc ode mnie masz tylko zajawkę. A jeżeli chcesz więcej, to sięgnij po książkę Co jeść, aby wzmocnić zdrowie psychiczne. To jest taka książka w podtytule Dieta wspomagająca walkę z depresją i lękiem. Bardzo fajna książka, polecam. Inną metodą są techniki relaksacyjne i medytacja. I ja sobie to bardzo cenię. To jest taki rodzaj wspierania siebie poprzez głębokie oddychanie, medytację, jogę. Redukuje to po prostu poziom stresu, czyli jednego z głównych czynników ryzyka depresji. Uważność na przykład uczy nas bycia obecnym w danym momencie, a to pomaga zmniejszyć natłok negatywnych myśli, no i z jakimś takim większym spokojem spojrzeć na trudne sytuacje. Ja też bardzo lubię trening Jakobsona. Gdy byłam w ciąży, to chyba mi uratował sen, jeśli nie życie. No może nie aż tak ostro, ale w ostatnim trymestrze praktycznie nie spałam, a bezsenność i depresja to są siostry. Więc ratując się, szukałam dla siebie pilnej pomocy i znalazłam Jakobsona. Po kilku dniach regularnego wykonywania tego treningu poczułam, że dużo wróciło do normy. No i będę pamiętała o tym do końca życia i polecała. To jest progresywna relaksacja mięśni Jakobsona, na pewno w internecie znajdziesz gdzieś. Są różne rodzaje, 45-minutowy to jest taki klasyczny, ale znajdziesz też 10-minutowy, a lepiej 10 minut niż wcale, także sprawdź, zobacz. A na totalny koniec muszę powiedzieć o unikaniu alkoholu i narkotyków. Bo chociaż one w krótkim okresie mogą wydawać się pomocne w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, no to w dłuższej perspektywie prowadzą dokładnie w odwrotną stronę, czyli do pogłębienia depresji i różnych innych objawów i mogą przyczynić się do jej po prostu chroniczności. One też negatywnie wpływają na efektywność leków antydepresyjnych, więc albo. Ja wiem, że alkohol i narkotyki to jest taki najprostszy i najszybszy sposób do wprowadzenia się w inny, lepszy nastrój, no ale uwierz mi, że długofalowo przegrywasz na tym po prostu. I jest sporo innych możliwości, o których mówiłam Ci przed chwilą. Bardzo dziękuję za to, że dotrwałeś do tego momentu. Daj znać w komentarzu, który z tych sposobów był dla Ciebie najbardziej wartościowy, a może korzystałeś, a może masz swoje własne sposoby. Bardzo jestem ciekawa. Dbaj o siebie i innych i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.